Pamiętam też swoje początki, nasze początki, bo mówię tutaj o pracy zespołowej Teatru Szóste Piętro. No i w ogóle o tym wszystkim, co w człowieku drzemało, wtedy, kiedy Polska się zmieniała i kiedy ludziom przedsiębiorczym, ludziom z marzeniami, ludziom z inwencją i wiarą, śmiałością we własny i wspólny sukces, no kiedy te czasy towarzyszyły nam i nam sprzyjały. Pamiętam doskonale, to były czasy mojej młodości, więc ze łzą w oku je wspominam. Ale jak startował pan z teatrem, to nie miał pan doświadczenia biznesowego. Owszem, miałem. Przygotowałem się do tego dosyć rzetelnie. Nie mówiąc o studiach już jakichś tam podyplomowych. Ale generalnie przede wszystkim miałem pasję tworzenia teatru i wiary w to, że dobra literatura w oparciu o świetne aktorstwo w reżyserii reżysera z prawdziwego zdarzenia, że to zawsze będzie ludziom potrzebne. Bez dobrego tworzenia nie można w ogóle o niczym mówić. I o biznesie również. To, że jest pełno, nie oznacza, że jest sukces. Ale to, że jest pełno i że ludzie biją brawo na stojąco i że nie tylko ja, ale inni ludzie w to wierzą, to jest sukces.